było bezpiecznie, zdecydowanie bezpieczniej niż poprzednie lata. Rekordowa ilość uczestników. Mówimy o nieuleczalnie chorych dzieciach, o temacie, który jest tematem tabuizowanym. Sesja Rady Miejskiej była typowo sprawozdawcza. Radni dowiedzieli się, czy w 2013 roku było w gminie bezpiecznie. Było bezpiecznie, zdecydowanie bezpieczniej niż poprzednie lata. Dziś na sesji mamy sprawozdanie z pracy policji, straży miejskiej, straży pożarnej. Są to takie rutynowe sprawozdania, które corocznie składają pracownicy tych służb porządkowych panu burmistrzowi i naprawdę z nich wynika, że jest poprawa. Bezpieczniej czują się także mieszkańcy Sianowa. W Sianowie powstanie też żłobek. Pierwotnie projekt rozbudowy przedszkola to właśnie ma być projekt rozbudowy przedszkola, ale skorzystanie ze środków rządowego programu Maluch spowodował, że tak de facto ta część, o którą rozbudowujemy obiekt, to będzie żłobek, będzie dostępny między 18 miesiącem życia a 3 rokiem życia dziecka. Już jest zresztą nabór praktycznie zamknięty, bo nabór prowadzimy od 2 miesięcy, ale teraz nam jest potrzebna nowa instytucja. Ta nowa instytucja to poza papierami nie będzie nic wielkiego, bo dalej funkcję dyrektora, tak przedszkola, jak i żłobka, będzie pełniła pani Renata Bąk, która jest dyrektorem przedszkola. Dalej to będzie jedna kuchnia, no oczywiście te osoby, które będziemy musieli zatrudnić, to są opiekunki do dzieci przede wszystkim. Reszta etatów to będzie tak naprawdę to, co jest w przedszkolu. No myślę, że jakaś opieka pielęgniarki, bo to też jest niezbędne, ale to jeszcze kilka miesięcy, jak już rozbudujemy obiekt. Na sesji wprowadzono zmiany do budżetu, zwiększono środki właśnie na przedszkole. W tej nowej, dobudowanej części będzie taras dla dzieci. Zewnętrzny, potężny taras z barierkami, z elementami roślin, czyli takimi dużymi donicami, gdzie będą mogły być prowadzone zajęcia z edukacji ekologicznej, bo to przedszkole i teraz już żłobek o nazwie Skrzat to są instytucje, czy to są no, obiekty też, ale instytucje bardziej ekologiczne, prowadzące edukację ekologiczną, więc tutaj próbujemy takie coś dołożyć. Miejsca w placówce znajdzie 50 dzieci. Imienia Ryszarda Tarkaszewskiego, czyli osoby, która była animatorem sportu wiele, wiele lat temu. Ja go pamiętam jeszcze z zabawy w badmintona, natomiast później to były przede wszystkim biegi. Rekordowa ilość uczestników. W tym roku połączyliśmy bieg z piknikiem Masz Wybór, zawsze to było oddzielnie. 114 uczestników, więc rekord. I to z całej Polski, bieg jest ogólnopolski, który ma pokazać, że nie narkotyki, nie alkohol, nie jakieś tam bijatyki, nie wandalizm, niszczenie. Sianowie też się często spotyka, co i zrobimy, zaraz jest niszczone. A wyborem może być taniec, może być zabawa z muzyką, może być rap school, ale też może być sport i walki, ale walki na ringu. To już 4. edycja imprezy. Od kiedy zacząłem aktywnie, że tak powiem, udzielać się w gminie, kontynuacja kolejnego już 17. ogólnopolskiego biegu, to myślę, to zasługa już innych ludzi i to im chciałbym podziękować. Ja może, to tak powiem, przejąłem tą sprawę i chciałbym kontynuować jak najdłużej. Natomiast cały cel imprezy jest to stop przemocy, stop narkotykom, stop alkoholowi. Chcielibyśmy w taki właśnie sposób spędzać wolny czas, spędzać całe życie. Wpajam, informuję, chciałbym, ja nie będę miał siły, żeby ktoś to kontynuował za mnie, dzięki, póki co zdrowie dopisuję. Jak będzie tak długo, tak będę to robił. Ja byłem zawsze w dużym ruchu. Nie byłem to przygotowany fachowo, ale prostą metodą. Ja po 10 kilometrów nosiłem, coś tam przenosiłem. I ja miałem, zawsze byłem wpracowany. Jestem bardzo mile zaskoczony, bo wydaje się już nawet po tych pierwszych momentach, iż naprawdę impreza bardzo urokliwa, sympatyczna. Uczciwie przyznam, że zaskoczyła mnie także spora ilość uczestników, więc nic tylko cieszyć się z takiej formy aktywności.
W Sianowie zorganizowano ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Impreza była charytatywna. Pieniądze trafiły do dziecięcego hospicjum domowego. Pierwszy turniej, pierwszy chyba organizowany wspólnie przez Pasję i hospicjum i pierwszy w Sianowie, czyli Pasja pierwszy raz w Sianowie, może hospicjum nie pierwszy raz w Sianowie i od razu jest w Sianowie na tej hali najpiękniej jak może być. Mówimy o nieuleczalnie chorych dzieciach, o temacie, który jest tematem tabuizowanym, o którym najchętniej zapominamy i rzadko do niego staramy się w ogóle myślami przychodzić. W związku z powyższym myślę, że to jest ten główny argument na popularyzowanie opieki paliatywnej, na pokazywanie, że hospicjum to też życie. Fajne jest połączenie radosnych rzeczy w naszym życiu, pokazanie wszystkim, że istniejemy, tak, że jesteśmy, że nasze dzieci potrzebują pomocy, nie zawsze w smutku, tak, ale żeby to były też piękne chwile, podczas których można zebrać na nasze dzieci pieniążki. To bardzo duża grupa dzieci, jeśli chodzi o całe województwo, bo tak naprawdę to, co wskazuje NFZ do sprawowania opieki na tym terenie, jest zdecydowanie mniejsze. Więc tak naprawdę my swoją działalność opieramy z jednej strony na funduszach z NFZ-u, ale również na takich akcjach charytatywnych. W pierwszym bloku mieliśmy okazję podziwiać naszych najmłodszych tańcerzy w kategoriach sportowych oraz w kategoriach hobbystycznych. Rozegrały swoje finały i półfinały, te właśnie pary, oraz mieliśmy okazję oglądać pokazy podopiecznych studia tańca Pasja w różnych formach tanecznych, a mianowicie w tańcu towarzyskim, w tańcu nowoczesnym. Gala wieczorna i tu mamy już nasze najstarsze pary w najwyższych klasach tanecznych, którzy rozegrają dzisiaj finały i półfinały, także będzie również część artystyczna, a mianowicie zatańczył dla nas czy liderki AZS-u Koszalin, zatańczy dla nas grupa taneczna tańca hip-hopowego pod kierownictwem Michała Pawłowskiego oraz grupa tańca Escape, a przed samym finałem zaśpiewa dla nas Piotr Zemła. W książce rozwija się dość powoli, jednak z czasem nie można się od niej oderwać. Jest bardzo interesująca, tajemnicza i ciekawa. Chodzi o to, żeby czytać, żeby się bawić, żeby chłonąć i żeby chcieć przeczytać coś znowu. Sianowska Biblioteka zorganizowała konkurs na najlepszą recenzję książki. Dzieci po przeczytaniu książki stwierdziły, że warta jest tego, żeby ją zrecenzować i chcą wziąć udział w tym konkursie. W ten sposób Finley zostaje listonoszem i za sprawą niecodziennego listu napisanego złotym atramentem poznaje Abby, w której się zakochuje. Książka jest bardzo pełna opisów dużo i bardzo łatwo można było wychwycić jakiś ciekawy fragment i po prostu fajnie go zinterpretować. Jest to gatunek fantazy, jest tam zawarte dużo magii, jest to opowieść o chłopcu, który nie jest idealny i napotyka dziewczynkę, jego życie się zmienia i poznaje wiele magicznych przedmiotów. Nastała wiosna, ziemia buchnęła życiem, a młodego Finleya McQueena niezbyt ciągnęło do szkoły. Co innego na ryby. Jak możecie się Państwo domyśleć, błogie leniuchowanie nad rzeką nie skończyło się dobrze. Rodzice. Dyrektorka. Problemy. Praca. Oto są skutki wagarów chłopca.